Monika Zapotoczna, witam Państwa i zapraszam na samorządowy ring. Dzisiaj wydanie specjalne. Moim gościem jest Natalia Majka z 5 Elo. Witam Panią. Witam Panią, witam Państwa. A spotykamy się tutaj, ponieważ dzisiaj spędza Pani cały dzień w Urzędzie Miasta z prezydentem Zielonej Góry Januszem Kubickim. Jak ten dzień się rozpoczął? Od 7.30 dzisiaj pracowałam. W dokumentach jest napisane, że do 15.30, lecz zobaczymy, jak to będzie przebiegało, gdyż grafik na dziś jest trochę inny. Pan prezydent na szczęście nie miał dzisiaj dużo roboty, także ja przejęłam jego obowiązki. Sprawdziliśmy dzisiaj razem pocztę. Podpisaliśmy nawet kredyt na 32 miliony, to o ile się nie mylę. To spora kwota. Tak, to spora kwota, ale pan prezydent nie miał nic przeciwko, więc ja także się zgodziłam jako pani prezydent. Rano zostałam przywitana przez pracowników urzędu. Odwiedziłam również zastępców pana prezydenta, także miło spędziłam ten czas i dowiedziałam się też, jak funkcjonuje cały urząd. I jak to funkcjonuje od środka, bo tutaj nie każdy ma możliwość taką jak pani. To znaczy jest tak, że prezydent nadzoruje wszystko. Pod nim oczywiście są wiceprezydentowie, zastępcy, którzy mają swoje poszczególne departamenty. Na czele departamentów są dyrektorzy i oni mają poszczególnych ludzi pod sobą. Za to w sekretariacie z prezydenta, no tak jak sama nazwa wskazuje, jest sekretarka oczywiście, są osoby, które mu pomagają, zajmują się jego PR-em. Czyli całą strukturę pani poznała tutaj od wewnątrz urzędu miasta. A co pani może powiedzieć o prezydencie? Pan prezydent jest specyficzną osobą. Wydawałoby się, że osoba publiczna, jaką jest prezydent miasta, będzie sztywna i z góry traktowała wszystkich, wręcz jest przeciwnie. Pan prezydent jest bardzo otwartą osobą, jest miły, zabawny i potrafi rozmawiać na równi z kimś i nie ma się wrażenia, że rozmawia się właśnie z prezydentem miasta. Chociaż kiedy trzeba, pan prezydent jest formalny i zachowuje się moim zdaniem bardzo profesjonalnie w tym, co wykonuje. Czyli same plusy, nie znalazła pani tak, na razie sobie jak na razie nie minusów. Mam minusów. A co jest z wiceprezydentami? Wiceprezydentowie są też bardzo otwarci, byli również dla mnie mili. Mniej z nimi rozmawiałam, ale na przykład panią Harędźlak znam z poprzednich spotkań, gdyż pani zajmuje się też kulturą, oświatą, to miałam przyjemność z nią rozmawiać. Czy te osoby są dobrymi współpracownikami prezydenta? Według mnie tak. Jak dzisiaj spędziłam ten dzień w urzędzie, wszystko wydawało się harmonijne i zgodne. Trudna praca prezydenta? Tak, bardzo trudna, odpowiedzialna. Samo na przykład podpisanie takiego kredytu, rozpatrzenie wszystkich spraw, odpowiedzialność za mieszkańców tak naprawdę, gdyż przychodzą do niego z problemami. Pojawiają się liczne problemy, z którymi pan prezydent musi się czasami zmierzyć, choć na przykład jego nie dotyczą. Czyli taka opinia, która krążyła, że prezydent nie ma kontaktu z mieszkańcami, jest bzdurą, można powiedzieć. Tak, tak, dokładnie. Gdyby nie miał kontaktu, ja bym tutaj, nie było mnie tutaj, także. Ten dzień przedsiębiorczości zapamięta pani na długo, ale ma pani styczność także z Młodzieżową Radą Miasta, bo tutaj chce pani reaktywować ten twór. Tak, Młodzieżowa Rada Miasta istniała w 2002 roku, lecz przestała ona istnieć przez to, że nie było chętnych do działania. No i my w zeszłym roku zaczęliśmy działać w inicjatywie Młodzi Razem. Dążymy właśnie do utworzenia tej Młodzieżowej Rady Miasta i mamy nadzieję, że wszystko się powiedzie. W kwietniu, pod koniec kwietnia powinno być wszystko zatwierdzone. Nasze ustawy wiszą już na BIP-ie. Dobrze, tutaj z tego co pamiętam, tak, podstawowym założeniem był ten budżet, który chcieliście mieć. Czy ten budżet będzie? Czy to jest na etapie na razie tworzenia jeszcze? To znaczy, może nie było to podstawowe założenie, gdyż nie dążymy tylko do uzyskania pieniędzy oczywiście, tylko organizowania czegoś, a sama organizacja wymaga właśnie tych pieniędzy. Prawdopodobnie będzie wyglądało to tak, że będziemy prosić do każdej, że tak powiem, ustawy, do każdej organizacji, każdej imprezy o wkład jakichś pieniędzy w naszą inicjatywę. Czyli to będzie tylko organizacja, czy coś jeszcze więcej będziecie mogli zrobić dla tego miasta? Czy każdy młody człowiek, uczeń, czy to student, czy uczeń, będzie mógł do was przyjść z jakimś problemem, z inicjatywą i poprosić was o zdanie? Tak, po pierwsze będziemy organem opiniotwórczym dla Rady Miasta. Było też wspomniane, że może pojawi się coś takiego, że będziemy mogli uczestniczyć w sesjach Rady Miasta, w obradach. Naszą rolą, moim zdaniem, będzie też właśnie, tak jak pani wspomniała, pomoc młodzieży,
i angażowanie się w życie oświaty, edukacji, kultury, żeby reaktywować tą młodzież do działania, do współpracy na przykład z prezydentem chociażby. Żeby oni poznali to, jak funkcjonuje urząd, jak funkcjonuje nasze państwo, nasze miasto i żeby w przyszłości łatwiej sobie radzili. To czekamy na reaktywację Młodzieżowej Rady Miasta, a pani musi wrócić do swoich obowiązków. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.